Halo, halo. Chcę Wam pokazać coś nowego. Moje nowe hobby. Nie tanie hobby, powiem tak to, ale przepiękne hobby. Jestem w trakcie uczenia się robienia podstawek pod szklanki, podróżne, no, filiżanki, czy tam jakieś inne bibeloty. To są akuratnie foremki w kształcie minerału. I teraz w tej chwili robię podstawki w odcieniu czarny, szary perłowy z dodatkiem biały perłowy i sreberka. I w tej chwili skończyłam pierwszą partię, która musi do jutrzejszego dnia zastygnąć, bo jest to żywica artystyczna, która schnie od 4 do 12 godzin, a po 24 godzinach jest najbardziej utwardzona. Jutro gdzieś o tej porze będę podstawki wyciągać z foremek i na pewno też pokażę Wam w tym filmiku, jak to wygląda. No, są przepiękne. To też zależy od szczęścia, jak nam się rozłożą pigmenty w żywicy, bo żywicę trzeba wymieszać z pigmentami w zależności od ilości pigmentu. Żywicę mam akurat bardzo dobrą od firmy, która typowo właśnie produkuje żywicę do wyrobów artystycznych, do biżuterii. Mam tu nawet takie foremeczki powiedzmy kryształów, ale to jest tylko tak na wypadek, gdyby zostało mi tam troszeczkę. Nawet też mam piramidę, taką piramidkę. Jak zostanie na przykład troszeczkę farbki, a nie można tego wyrzucać, bo to jest dosyć drogi materiał, czyli wlewamy sobie do takiej piramidki, zostawiamy, niech się utwardza i kolejnym razem w kolejną warstwę wlewamy i nam później na koniec wyjdzie taka ładna piramida z różnych odpadków. To też ma swój urok i przynajmniej się nie psuje. Tu mam jeszcze foremki w kształcie takich podstawek. Będę jeszcze, zamówiłam sobie na internecie jeszcze inne podstawki, ale to są takie akuratnie w tej chwili najmodniejsze formy. To są właśnie takie w formie minerału. Tutaj też wychodzą bardzo ładne wzory, jak się pomiesza pigmenty z żywicą, bardzo ładnie wychodzą. To też będę robiła, ale póki co na razie jestem w trakcie właśnie mojego warsztatu budowania. No niestety, zostałam sama. Mój syn założył już rodzinę. Za 4,5 miesiąca przyjdzie na świat jego pierwszy synek. Tak, dobrze słyszycie, będę babcią, będę miała wnusia. No i no, mój Reksio kochany 2 lata temu umarł, więc muszę sobie znaleźć coś, bo nie chcę, żeby mnie dopadł syndrom opuszczonego gniazda. A to w tych latach już, no stara nie jestem, mam ponad 50 lat, ale w tym wieku to w tej chwili, no jak się zostaje samemu, a nie ma się tam nikogo, jakiegoś partnera, no to wiadomo, że troszkę jest smutno, jak się jest samemu. No to więc znalazłam sobie hobby, a że ja nie lubię robić jakichś takich byle czego, więc znalazłam sobie takie hobby, które no fascynuje mnie bardzo. Żywica od dawna mnie fascynowała, a jak zobaczyłam, jakie rzeczy wychodzą z tego, to po prostu oszalałam i powiedziałam sobie, że mimo to, że nie mam takich jak moje siostry artystycznych takich umiejętności, żeby coś samemu z głowy wymyślić, no to myślę jednak, że jak gdzieś dobrze coś podpatrzę, to zawsze coś tam wyjdzie z tego. No, póki co będą moje podstaweczki, już się cieszę na nie.
Ale niestety muszę przyznać, że będę je robiła też w celu takim biznesowym. Będę je sprzedawać, ponieważ są bardzo drogie na internecie, bo widziałam, jakie ceny są. Będę konkurencyjna, będę dawała mniejsze ceny i będę robiła je na zamówienia. Kto jakie będzie chciał kolory? Jutro zobaczycie, jak one wyjdą z tych foremek, jak wtedy wyglądają, jakie są przepiękne. To jest, no, cudne. To jest, ja zawsze lubię szkło, lubię przezroczystość, lubię kryształy, lubię minerały. No i to jest coś, co mogę się w czymś odnaleźć. Lubię pisać, ale też i fascynuje mnie robienie czegoś pięknego. A myślę, że te podstawki są naprawdę piękne. Także na dzisiaj kończę mój filmik. Będę je troszeczkę montować. No, tutaj jest cały mój warsztat, jakbyście chcieli wiedzieć, jak to wygląda teraz. No, a później Wam pokażę jutro waga, bo epoksy trzeba, to znaczy tą żywicę trzeba ważyć i miesza się z dwóch komponentów. To jest żywica główna, no i utwardzacz, to znaczy 2:1 się miesza, czyli ale na wagowo, tak? Trzeba mieć na przykład 200 gram żywicy i 100 gram, utwardzacza, także tak to wygląda. No, na dzisiaj mówię wszystkim dobranoc i czekajcie na wynik moich pięknych podstawek. Na razie, pa, pa!